osób niepełnosprawnych zajmuje się szeroko pojętą pomocą studentom z niepełnosprawnościami. Jest taką instytucją, która pośredniczy między studentem a wykładowcami, pracownikami. Studenci z niepełnosprawnościami dostarczają nam różnych wyzwań i staramy się na nie odpowiadać. Warsztat pod tytułem Być asystentem studenta z niepełnosprawnością znaczy mieć moc. Jest to warsztat organizowany w ramach krakowskich Dni Integracji. Jest to wydarzenie, które rozwinęło się dzięki 8 uczelniom, w tym Krakowskiej Akademii. Bycie asystentem studenta z niepełnosprawnością to jest taka nowość kilkuletnia, związana z tym, żeby też osoby z niepełnosprawnościami mogły studiować i się czuły dobrze na uczelni. Co będziemy robić? Po pierwsze, będziemy trochę się wczuwać w ich sytuację. Mówię trochę, ponieważ nikt z nas sobie w pełni tego nie jest w stanie wyobrazić. Będzie pan Edward, który jest studentem tutaj i osoba, która jest jego asystentką, więc trochę nam też opowiedzą, jak to jest. Nam się wydaje, że nawet kiedy pojawia się takie ogłoszenie i informacja o tym, że można zostać asystentem studenta tutaj na uczelni, to bywa tak, że ludzie mają dużo obaw, dużo lęków i też takiej niewiary w swoje możliwości. Więc takie nasze założenie i taki główny nasz cel tutaj wspólnie Bonoski jest, żeby obniżyć to napięcie i żeby ludzie zobaczyli, że potrafią, że mają wszystkie możliwe umiejętności i kompetencje, żeby wspierać drugą osobę. Jest możliwość wypożyczenia sprzętów specjalistycznych dla osób z niepełnosprawnościami, laptopy ze specjalnym oprogramowaniem, myszki ergonomiczne, klawiatury dla osób słabowidzących, innego rodzaju sprzęt. Pomagamy też zorganizować lektoraty specjalne, alternatywne dla osób z dysfunkcjami sensorycznymi. Są realizowane lektoraty dla osób niewidomych i dla osób słabosłyszących. Jest możliwość zapisania się do takiej grupy, mieć odpowiednio przygotowane książki. Jeżeli takich adaptacji student potrzebuje, powinien odpowiednio wcześniej zgłosić się do BON i staramy się przygotować podręczniki.